Kontestacja. Startujemy kontestację, Kamil Cebulski. Z tej strony oczywiście z Jankiem, 24 października 2012 roku. No. To teraz ty, Janku, narzekasz na nasz podkład. Słuchaj, ja nie mogę tego sygnału słyszeć. Mnie się zdaje po prostu, że się coś zepsuło, że się taśma rozciągnęła magnetofonie. No jakieś... To jest... Nie wiem, no to jest to tak jakby, wiesz, jakby ktoś zrobił sygnał z jazdy windy, no. To chodzi o to intro, które puszczamy i o podkład. Po 3 latach Jankowi się znudziło. Nie no, cały czas mi się tylko jakoś, wiesz, zawsze były problemy z moją tą technologią tutaj. No i teraz już nie ma. I teraz to słyszysz, tak? Teraz się mszczę na innych. Ale nie, fakt, nie podoba mi się to. Mnie się podoba, mam parę takich sygnałów. Jak mam telefoniczny, You Really Got Me, Kings. To lubię, ale już to wiesz, już tak za dużo. Ale na przykład jest taka utwór Budki Suflera pod tytułem coś tam. To ja to dla ciebie gra moje radio. No i tu, i wiesz, i to i ten taki riff gitarowy jest bardzo ładny na początku. No to może ktoś to... nas tutaj z talentami monterskimi coś, jakąś niespodziankę zrobi. No może, no właśnie wymyślcie jakiś taki ładny riff gitarowy, ostry, rockowy. Ja nie lubię tego takiego... płynie gówno po wodzie, taka teraz muzyczka jest młodzieżowa. A ja lubię po prostu heavy metal, no. Żeby to brzmiało, żeby był rytm, żeby się było jakieś jajo. No ale ja mam swoje lata, także mam prawo. Słuchajcie, więc tak. Spraw jest tutaj kilka, aha. A wiesz co, dostałem maila, poczekaj, gdzie ja tego maila mam? Dawaj. Zaraz, dostałem takiego maila przyjemnego. No kurczę, nie mam go. Ale może jest tu. Bo wiesz, że teraz mi się porobiło. Słuchajcie, taki numer, nie uwierzycie. Dostałem instalację Office'a za darmo od Microsoftu. Ale nie, mi się dalej nie chce wierzyć i czasem się szczypię przez sen. No w każdym razie zrobiłem jedną instalację, miałem ją odinstalować na starym komputerze i zainstalować na nowym. Zainstalowałem się na obydwu. No tylko i teraz mam równocześnie, dostaję pocztę w ten sposób, że to co odbiorę na jednym komputerze, to już nie dostaję na drugim. A to można skonfigurować. No wiem, ale już nie chcę konfigurować, bo wtedy może Microsoft się zorientuje i... nie zorientuje i się. I zabierze obydwie na przykład. Przywieź na NBA, a komputer to ci to skonfiguruje. A nie, ja tu już mam. Już mam tutaj gościa będę miał na weekend, który zresztą przyjeżdża na seminarium profesora Blicklego i obiecał mi, że mi pomoże. Zresztą już mi tu parę razy pomógł, także... Jakoś Duch Święty i ludzie pomagają. Ale o czym chciałem powiedzieć? Otóż chciałem powiedzieć o tym, że chyba w niedzielę, czy w sobotę, czy w niedzielę debiutuje nowy portal. I ten portal, ja kiedyś miałem takie marzenie, żeby stworzyć portal. Ten portal się będzie nazywał polskiepiekiełko.pl. I chciałem kiedyś zrobić coś takiego, mianowicie, wiesz, żeby punktować, żeby zbierać na portalu te wszystkie, wiesz, przewidywania, głupie wypowiedzi i tak dalej, wiesz, z gazet, posłów, różnych tam osłów, telewizji i potem to konfrontować z rzeczywistością. Ktoś tam coś powiedział, prawda, że będzie 3,5%, jest na przykład minus 2, no i wiesz, i pokazać mu, wiesz, i to publicznie upublicznić. No niestety nie udało mi się, bo to się okazało, że to jest ogromna robota, ale tutaj się podjął młody człowiek, podjął się właśnie takiego portalu, który tam się, to jest, ideą serwisu jest reakcja na wazeliniarstwo i upolitycznienie czołowych i niezależnych mediów, które serwują społeczeństwu partyjno-keynesowskie, jeśli nie socjalistyczne, podejście do świata. No więc właśnie to jest jakby po naszej... No i reklamujemy Keynesa, a ani słowa o Misesie na przykład. Albo nie reklamujemy Keynesa właśnie. No ale użyte jest słowo Keynes, tak? No ale to jest właśnie, że wazeliniarstwo i upolitycznienie czołowych
mediów nie, mainstreamu, które właśnie smarują wazeliną tych, no już nie będę wymieniał. Ja też zresztą, bo jak ja wymieniam nazwisko tego Johna Maynarda, to od razu mi się robią takie zajady tutaj. No to po co wymieniać? Mówi tego oszołoma na przykład. A tak powiedziałem, wiesz, tak powiedziałem. Ja kiedyś tak wyczytałem, że nie powinno się powtarzać nazwisk ludzi, którzy no nie zasługują na utrwalenie, tak? Tak. Więc to tak... No ale wiesz co, ale powiem ci, że za kilka dni, za pięć dni chyba, bo dzisiaj właściwie wyszła pierwsza część, ale to jeszcze nie poszła do sprzedaży, na razie poszło takim torem specjalnym. Dzieło Marka Skousena, Narodziny Współczesnej Ekonomii, i Skousen tam poświęca bardzo dużą część książki, poświęca temu, że właściwie nikt sobie nie poradził, żaden z tych opozycyjnych nurtów ekonomii, jak szkoła austriacka, czy neoklasycy, prawda? Czyli ci wszyscy, którzy są za wolnym rynkiem, za wolnym wyborem, nie radzili sobie żeby skompromitować Keynesa, żeby wiesz, wykazać jego błędy, mimo że tam poszczególni, Hayek, Salerno, Hoppe, Rothbard, każdy z nich, wiesz, atakował Keynesa, ale jednak nikomu nie udało się stworzyć takiego frontu, wiesz, który by właściwie nie zniszczył, bo jeszcze nie zniszczył, jak się okazuje, ale nadwyrężył mocno. Tylko Milton Friedman to dopiero zrobił. No i właśnie Milton Friedman jest jakby jedną z takich centralnych właśnie postaci. Był bardziej medialną postacią, tak? Jaką? Medialną. No bo co nie, to znaczy? Nie, no bo... lepiej, wiesz, po prostu mnie się wydaje, że... No ale to, co zrobił Keynes, tak, no to zostało obalone kilka lat wcześniej, tak, więc... No... Keynes, teoria Keynesa została obalona, zanim się Keynes urodził. No dokładnie, więc no to o co chodzi? Chodzi takie o rozpropagowanie takiej chodziło idei, tak? O to, że ona się bardzo przyjęła, wiesz, na przykład jakby ktoś taką teorię zrobił, że jak na przykład będziesz bił ludzi po łapach, to będą lepsi, no przykładowo, nie? No będą. Ci, którzy lubią bić po łapach, to by od razu powiedzieli, że to jest bardzo dobra teoria. No i wiele ludzi by chętnie, wiesz, biło, może nawet po twarzy, potem by doszła jakaś taka bardziej zdecydowana... Potem by doszły dotacje. Podmiana tej szkoły, że można po twarzy bić piąchą albo dwoma, kopać i tak dalej. Wiesz, a na końcu dotacje będzie można dać. I wyrosły, to za chwilę. I by rosły, wiesz, szeregi zwolenników tej teorii. Natomiast Friedman, mi się wydaje, że Friedman tutaj zrobił jedną rzecz. Przede wszystkim miał łeb i nienawidził Keynesa. Nienawidził od takiej strony, nie tylko strony intelektualnej, ale zdaje się i ludzkiej, bo Keynes był takim dość nieprzyjemnym człowiekiem. I Friedman tutaj się zrewanżował. No zrewanżował się, wiesz, za co Friedman. Friedman zrobił jedno z największych świństw w dziejach ludzkości. On wymyślił zaliczkę przed podatek, wojną nie. drugą potrącenia podatkowe. Te zaliczki tak. podatkowe, te, które nam, jak ktoś pracuje jako pracownik na umowach śmieciowych, na przykład na etacie jest w jakiejś śmieciowej instytucji, to mu oczywiście te śmieci, które mu wypłacają po potrąceniach, to potrącenia wymyślił, to jak chcecie wiedzieć... Nawet dostanę za to mandat za kilka dni, albo miesięcy, albo lat. Za co? No za to, że 3 dni za późno zapłaciłem jakiś tam PIT za jakiegoś tam umowę, zlecenie czy o dzieło. Ale nie ma terminu, przepraszam nie, bardzo. Nie, absolutnie jest, termin jest, do którego... Gdzie jest termin? No jest, za twój PIT... Skąd oni wiedzą, kiedy ty miałeś umowę? Przecież to nie musisz... Ale deklarację składasz, Janku, no, deklarację składasz, no i tam... Ale ja żadnej deklaracji nie składam, wchodzę online, piszę PIT 4 i wysyłam 36, czy tam 136, czy 600 zł, w zależności od tego, ile wyliczę, i podaję tylko nazwisko, kogo to dotyczy. Nic, że to no tak, nie, jest data, do której trzeba przesłać, no jak się wyjedzie do Afryki, wie, to ja umowę nie przelejesz. Ja podpisywałem z tym człowiekiem. Nie wiadomo, jaka jest data umowy. Umowa mogła być słowna. Może być sprzed 3 dni umowa, prawda? Nie. O, Janku, no nie kłóć się. No. Ja, ale słuchaj, ja się nie kłócę, bo ja wiem, bo ja miałem taką samą historię, że nie wypełniłem PIT-u, tylko
wypełniłem, jak to się nazywa, deklaracji VAT-owskiej w terminie, ale nie wypełniłem dlatego, po pierwsze, że to nie ja byłem winien państwu, tylko państwo mnie, a po drugie, że nie było formularzy, bo to było zaraz jak Polska weszła do Unii, to pierwszy VAT to był październik 2004 roku. I wiesz, jeszcze niezorientowani byli, jeszcze te, najpierw dali mi zły formularz, zostało odrzucone i tak dalej. I mi przyłożył mi 100 zł mandat, taki inspektor. Z obrzydzeniem o tym człowieku tego człowieka wspominał, bo taki cyniczny dureń, który tam siedzi w tym urzędzie, wiesz, nic nie robi i się przyczepił, rozumie, że ja się... I 100 zł mi mandat, ja będziem, że w życiu nie zapłacę i nie zapłaciłem. Sprawa się przedawniła. Słuchaj, byłem na trzech komisjach, w końcu nawet takiej bardzo wysokiej jakiejś komisji lekarskiej, zdrowia psychicznego, czy ja nie jestem walnięty, no bo przecież 100 zł, co to 100 zł jest i wiesz, i będę... zapłać pan te 100 zł i daj pan spokój, po sądach pan chodzi. Ale wiesz, nikt nie patrzył na to, że sędziowie, zamiast powiedzieć, proszę pana, do tego inspektora, idzie pan, weźcie się pan za uczciwą robotę, a nie maltretuj przedsiębiorcę, bo facet zamiast chodzić tutaj po sądach, to powinien książki tam, prawda, sprzedawać, czy tłumaczyć. Wiesz, oni nie zareagowali. No to ja tak samo byłem, wiesz, no ja byłem ofiarą, nie? No tak. Ale ja ci powiem, ja miałem bardzo, bardzo uzasadnione racje, ponieważ kilka miesięcy później starałem się o kredyt. No. W imieniu instytucji tam, wiesz, pomagałem takiej w szkole, w której pracowałem, pomagałem wykupić budynek. I byłem żyrantem. I poszedłem do banku i w banku się mnie pytają, czy pan kiedyś był karany karno-skarbowo w postępowaniu tam z urzędu? Ja, jak ja bym był karany, to bym powiedział, że byłem, bo wtedy jakbym te 100 zł zapłacił, to by było napisane, to bym musiał powiedzieć, że byłem i by mi dali wała, nie pożyczkę. Znaczy nie, jakbyś przyjął mandat, to nie, bo to jest wykroczenie. Ale jakby ci sąd nakazał, jakbyś przegrał w sądzie, nie. Janku, wiem jak jest, bo to też to przerabiałem. Ale co ty wiesz, no przecież bank kieruje się nie tym, czy wyrok sądowy masz i jakiego sądu, tylko czy popełniłeś wykroczenie lub nadużycie. Przestępstwo. Lub prowadzone śledztwo w twojej sprawie. Nie sądzę, żeby się o wykroczenia pytali. Wszystko się mnie pytali. No dobra, no to wierzę. Czy kiedykolwiek, ile brałem i tak dalej. Pytanie, taka ankieta kredytowa, rozumiesz? Nie, że jakieś, nie starałem się o stanowisko, tylko starałem się o kredyt. I bym kredytu nie dostał. A tak to powiedziałem, że nie byłem karany i też nie dostałem. Także wiesz, o to chodzi. Słuchajcie, no więc mamy polskie piekiełko i apeluję twórca, żeby przesyłać na adres kontakt@polskiepiekiełko.pl swoje przygody z urzędnikami i różnymi absurdami przez nich tworzonymi. No to musiałby do mnie na przykład na 2 tygodnie przyjechać, to mu mogę opowiadać i opowiadać i opowiadać. No widzisz jak... Bo ja wielokrotnie jestem karany, więc... No to ty jesteś kryminalistą. No oczywiście, że jestem. Bezdomny, bez wykształcenia, bez majątku i jeszcze kryminalista. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, związaliśmy się z właściwie niewłaściwym chyba elementem. A społecznym. To trzeba brnąć już, nie ma wyjścia. Ale to my też właściwie jesteśmy troszkę umoczeni przez ciebie. No? Dlaczego? No dobra, no to jak to, no bo jak wiesz, jak człowiek zadaje z przestępstwem. Takim się staje, tak? No trochę tak, a poza tym powinniśmy się tym zainteresować. Już dawno zwrócić społeczeństwu uwagę. W każdym razie polskie piekiełko może nam się tutaj przydać jako... no muszę wam też powiedzieć, że właśnie postanowiłem tam pisać felieton i będę pisał felieton, bo to zawsze mnie jednak mobilizuje. Jak nie mam jakiegoś takiego reżimu czasowego, to mi się, tak szczerze mówiąc, nie chcę pisać, ale teraz piszę. Aha, i wymyśliłem sobie jeszcze jedno, że będę publikował dość często, no powiem, nie wiem, raz w tygodniu najrzadziej, ale może nawet 2 razy w tygodniu, będę publikował takie różne okazje, sposoby zarabiania w dzisiejszych warunkach. To tytuł tego będzie się nazywał W co wchodzić i możecie znaleźć taką blacha.
aut na razie, bo tu jest bardzo ważne sprawy, nie mamy czasu na żadne blacharstwo dzisiaj. Ale ja mam wstęp na tą konferencję, także ja mam legitymację poselską, także Janek, w tym wypadku jesteś kompletnie bezradny. A jaką konferencję? Jaką to, jakim ty jesteś posłem? Swoim własnym. No więc no to nie ma o czym mówić, no my tylko PiS wpuszczamy. Dziękuję bardzo. Poczekaj, później, daj nam teraz tutaj wstęp, bo musimy tutaj sprawy gospodarskie przede wszystkim poruszyć. No to może ja krótko wrzucę, co mam wrzucić i sobie pójdę, dobra? Ale słuchaj. A wy potem wrócicie do tego. To nie jest, nie jesteśmy jakimś audycją fizjologiczną, że jak komuś się chce, to musi zrobić, nie? Janek, może jeszcze się dwie audycje temu narzekałeś, że nikt nie dzwoni, także... Bądź ale nie, ja nie mówiłem, że nikt. Znaczy, ja nie mówiłem, że ty nie dzwonisz, tylko mówiłem, że nigdy nie dzwonisz. Znaczy, wiesz, no słucham, no to szybciutko, o co chodzi? Bo chyba nigdy... Bo na temat, a wiesz, jaki temat jest? Chyba nigdy, tak, jest temat luźny, bo chyba nigdy takie, chyba nigdy taka kwestia tutaj nie padła. I to jest bardziej takie moje... No już, pytanie, to mówię, jaka kwestia nie padła. Czy taka zagwozdka, jak to było z... Początkiem Asbiro. Kto to na to wpadł? Ty, Kamil, na to wpadłeś? Bo ja ostatnio trafiłem na twojego bloga i sobie przeglądałem te wideo, które tam było i tak się zastanawiałem, czy to było tak, że ty tam sobie jeździłeś po tych szkołach i stwierdziłeś, że no ta polska edukacja to jest żenada, trzeba coś z tym zrobić, czy jak to wyglądało? Okej, dziękujemy Jacku, jak mnie Janek dopuści do głosu, chętnie odpowiem. Kamil, na razie. Kamil, obiecuję, że zrobimy osobną audycję na dobra, początkach Asbiro. Dobrze? Ale dzisiaj, no to już wiesz, już żeśmy trochę zaczęli, ile czasu minęło już, prawie 20 minut, to no chcę, żebyśmy omówili, wiesz, te przynajmniej te komentarze związane z poprzednią audycją. Absolutnie, wiesz, ja przecież nie odmawiam ci prawa głosu, tylko zrobimy osobną audycję, dobrze? Na już, ten temat. Już blacha uciekł. Aha, dobra, no już blacha się uspokoi, to już najważniejsze. Słuchajcie, więc tak. Co, ja teraz nie wiem, co mi się stało z tym, że mi Skype mi zajął całą... O, dobra, wreszcie się wyłącz. Wiesz, przykrył mi cały komputer, właściwie tak pół mieszkania i nie mogłem gdzie indziej wejść. No słuchaj, za darmo dostałeś Office'a, to się ciesz, no, że wiesz. To jest numer, nie? No. To jest numer. To się ciesz, no, że już nie narzekaj na tego Skype'a, to ta sama firma w końcu. Nie, Skype jest Google'a. Microsoftu. Skype? No coś ty. No oczywiście. Naprawdę? No. O, to ja bym się chyba, ja bym to za, raczej kojarzy to z Google'em albo z Yahoo, albo coś takiego. No chyba, że ktoś ale, wie na 100%, no, niech zadzwoni. Może ktoś wie, to dzwońcie. No ale to możecie nie dzwonić. Słuchaj, więc ja, aha, wiem już do czego ja chciałem wrócić. Ja chciałem wrócić do tej dyskusji po ostatniej audycji i związanej z gospodarstwem. No więc tak, słuchajcie, nie ma, jeżeli chcecie jakieś robić specjalistyczne gospodarstwo i hodować na przykład, nie wiem, muflony czy jakieś inne zwierzęta czy ptactwo, to tutaj nie ma na to miejsca, dlatego że to wymaga i specjalistycznej wiedzy, i narzędzi, i wysiłku, i personelu, i tak dalej. My chcemy, jeżeli coś z tego wyjdzie, to przede wszystkim mamy właśnie taki dwustopniowy plan. Przynajmniej ja mam taki plan, ponieważ ja rzuciłem ten pomysł, to oczywiście ja chcę dyskutować na ten temat, dlatego o tym będziemy mówić, ale plan jest taki, żeby najpierw zacząć kupować ziemię, ponieważ ziemia sama w sobie jest nośnikiem w tej chwili aprecjacji. Na ziemi, cena ziemi rośnie, na ziemi można zarobić. Bez żadnych nawet inwestycji w tę ziemię, poza tym, no, żeby wykonać przypisane prawem jakieś tam obowiązki, które, no nie wiem, wykosić odpowiednio, zmeliorować, żeby innym rolnikom w sąsiedztwie nie utrudniać życia i pracy. Więc pierwsza rzecz. A druga rzecz, że jeżeli już, to oczywiście, jak wiecie, że jestem przeciwnikiem mówienia o dochodzie pasywnym, w związku z tym trochę jednak aktywności trzeba będzie w to włożyć,
to byłaby, to byłoby wykorzystanie tej ziemi na cele. No i wiesz, ja się aż nawet boję powiedzieć, bo już jesteśmy tak umoczeni w tym etatyzmie, że się płakać chce. No na cele biopaliwowe albo jakieś, wiesz, produkcja energii, coś związane z energią czy z paliwami otrzymywanymi, no tak zwanymi odtwarzalnymi. Ponieważ mam trochę doświadczenia, aczkolwiek negatywnego, z roślinami energetycznymi. Właśnie żeśmy zaczęli od wierzby, mieliśmy tam jeszcze potem inne rośliny uprawiać i przetwarzać na energię. No to w tym kierunku bym chciał iść. Po pierwsze dlatego, że jest ustawodawstwo, które zmusza państwo albo instytucje, czy w ogóle wszystkich obywateli, do tego, żeby jedni produkowali te paliwa, biopaliwa, a drudzy je kupowali. No jest przymus, no, ale to jest na tej samej zasadzie, na jaka jest przymus szkolnictwa, jak jest przymus jazdy po prawej stronie i tak dalej. No, tu możemy tu świrować jakieś skrajnie libertariańskie rozwiązania, że a ja się nie godzę, ja jestem przeciwnikiem jazdy po prawej stronie albo przeciwnikiem biopaliw. Ja też jestem przeciwnikiem biopaliw, bo uważam, że są absurdem. Jeżeli galon biopaliwa kosztuje $26, a galon benzyny 4, to samo przez się, prawda? Mówiliśmy o tym. No ale rzeczywistość jest taka, że można to sprzedać. No to lepiej, żebyśmy my sprzedawali, niż żeby kto inny sprzedawał. Tak mi się wydaje. No i tak ktoś musi to zrobić. Więc to jest najwyżej to. Żadnych altanek tam nie będziemy budować, żadnych agroturystyki i tak dalej. Może kiedyś, może, jak będziemy jakimś gigantem, potentatem. No chyba, żeby ktoś ze wspólników chciał sobie postawić altankę, to mu chyba te 10 metrów odstąpisz, nie? No to może sobie kupić od nas, jeżeli mu sprzedamy, prawda? Jak ty sobie wyobrażasz, jeżeli... Oczywiście każdy członek tej, nie wiem, spółdzielni, czy jak my to tam nazwiemy, czy spółki z o.o., no ja myślałem, żeby w ogóle żadnej tutaj struktury organizacyjnej nie wprowadzać, ale zdaje mi się, że się bez tego nie obejdzie. No to jeżeli na przykład ty będziesz miał 1,5 hektara, to nie będziesz miał wyszczególnione, które to 1,5 hektara jest twoje, tylko masz 1,5 hektara, udział w tych na przykład 500 hektarach, 1,5 będzie twoje. No tylko nie będziesz mógł sobie, ja chcę te 1,5 hektara, bo to będzie ziemia homogeniczna w tym rozumieniu, że każdy będzie miał jakby to samo. Więc nie możesz sobie wybrać, bo wtedy byłaby jakiś zgrzyt własnościowy. Więc żeby takich zgrzytów nie było, to altankę może jak ktoś będzie chciał, możemy tam sobie na przykład wyłączyć, nie wiem, hektar i robić sobie kontest kampy na tej ziemi, ale przede wszystkim ja was tutaj chcę trochę zimnej wody na was nalać. Kupienie 100, czy 200, czy nawet 50 hektarów w jednym kawałku, w jednym miejscu, to w tej chwili to jest właśnie utopia. Ziemia w dużych kawałkach jest znacznie droższa, 3-4-krotnie droższa, więc my możemy zyskać na tym, że na przykład będziemy skupywać w danej okolicy. My wybierzemy sobie jakąś wioskę, prawda? Skupimy. Może zrobimy tak jak... I kupimy dwie wsie na przykład. Jak w Hondurasie robią prywatne miasto, my sobie zrobimy prywatną wioskę. Możemy coś takiego zrobić. To byłaby piękna historia. Jakbyśmy na przykład kupili całą wioskę, potem byśmy sobie kupowali wójta. Znaczy nie, bo byśmy wyznaczali wójta, no bo po co by głosowanie robić, jak jesteśmy właścicielami ziemi. No ale to tak pół żartem mówię, bo nie żartem, tylko pół żartem. No w każdym razie można byłoby wtedy tworzyć ten, konsolidować areał na zasadzie wykupywania tam od jednego chłopa 2 hektary, od drugiego 3, od baby 4 i tak dalej i w sumie uzbierać dużo ziemi. Na samej tej konsolidacji już by się zarabiało. Traktujemy to jako przygodę dochodową, jako inwestycję dochodową. Ja znam takie przypadki. Chcę, żeby to było jak najbardziej organiczna
żeby tu nie tworzyć jakichś, prawda, struktur, że pochodnych, prawda, że tam się gdzieś tworzy spółka akcyjna i ta akcja wypuszcza, i ta spółka wypuszcza jeszcze jakieś akcje, na które nie można głosować, jakieś preferred stock i tak dalej. Nie, tego nie, bo z tego to się po prostu robi kanciarstwo i wszystko się rozlatuje. Parę osób zarobi, a reszta straci i ma niesmak. Ja nie chcę tutaj sobie pod koniec swojego życia nie chcę sobie robić jakiś jaj, ani też nie chcę, ja nie mam tak czasu, ani ochoty, żeby gdzieś się poświęcać, prawda, i jakieś ogromnie ciężkie obowiązki wypełniać w związku z tym. Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że z tego się zrobi nam jakiś koncern, why not, prawda, to wtedy ktoś, kogo wybierzemy i będzie sprawował funkcję, będzie zarabiał na tym, prawda. Możemy dojść do kilku tysięcy, możemy zrobić biogazownię, prawda. Będziemy mieli przy 500 hektarach, to już można chyba ze dwie biogazownie zrobić. No załóżmy jedną biogazownię i to jest dobra produkcja, niezbyt skomplikowana. Wynajmie się ludzi, zatrudni się i będą produkować. Czy wiatraki, no zobaczymy. W każdym razie wiatraki to w tej chwili jest, no jest mod, no nie tyle, że nawet moda, co wręcz trend. I wyliczał mi kolega, nawet dzisiaj skajpowałem do niego i wyliczał mi, że wiatraka bez pieniędzy można kupić za 2-3 miliony złotych i on się sam spłaca tą energią elektryczną, którą wyprodukuje, spłaca się wiatrak i jeszcze zostaje. Nie chce mi się wierzyć. No, wiesz, tak jest. W każdym razie no, taką mają kalkulację. No może tak wyjść, że wiesz, tak jak z wszystkim, prawda, jak z drogami, jak z tym, ale to będziemy prywatną firmą. No w każdym razie tu trzeba być bardzo ostrożnym. Więc przede wszystkim, jeżeli chcecie, to musimy szukać ziemi, które. No każdy musi szukać. No wy też. To jest najsłabszy punkt tego projektu, ponieważ wiadomo, że jak jest jakaś grupa ludzi, 100 ludzi i mają szukać, no w tym wypadku ziemi do kupienia, dla 100 ludzi, no to każdy z nas myśli, a co ja będę dla 100 pracował, ja sobie poszukam dla siebie, może sobie sam kupię, prawda? No jak nie będzie mógł kupić, to machnie ręką i tego nie zrobi, no ale może zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, może to jest jakaś szkoła, że jak gdzieś zobaczycie, ja tutaj tak analizowałem, co najłatwiej można było, gdzie najłatwiej można byłoby znaleźć ziemię, no to są aukcje komornicze. Więc pójść do komornika, przejeżdżacie koło komornika, albo na przykład komornik wam zabrał kanapę, prawda, i telewizor, jedźcie za nim, tam gdzie zobaczycie, gdzie on to wiezie, to jest prawdopodobnie jego biuro i od razu spiszcie, gdzie są aukcje komornicze przy okazji. Oczywiście Gazeta Wyborcza i Rzepa, to tam są, tam jest najwięcej ogłoszeń, chyba w tym dziennik Gazeta Prawna też. W urzędach gminnych gminy sprzedają działki, ziemię. No i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która organizuje aukcje. Możemy na takie aukcje pojechać, jak będziemy mieli parę groszy, możemy pojechać i no ale mówiłeś, żeby w jednym miejscu kupować. No ale mówiłem, że oczywiście, że ideałem jest kupowanie w jednym miejscu, ale nie ma takiej możliwości, więc trzeba najpierw będziemy kupować tam, gdzie największy kawałek nam się uda kupić, prawda? Jeżeli będzie agencja sprzedawała 30 hektarów, to kupimy 30 i wtedy do tych 30 będziemy dokładać. To nie znaczy, że to, co kupimy, to będzie tylko w jednym miejscu. Ja myślę, że najpierw trzeba by 4 lokalizacje będziemy mieli. Najpierw trzeba by chyba zebrać poważnych ludzi, i założyć spółkę, zebrać kapitał, wrzucić na lokatę dla pewności, żeby coś tam zarabiał, tak? I szukać. Słuchaj, najpierw chcę powiedzieć o tych wszystkich, wiesz, utrudnieniach, żeby ludzie, którzy mają nadmiar optymizmu albo mają wątpliwości, no żeby nie mieli wątpliwości, albo żeby mieli na tyle wątpliwości, że nie wejdą w to. Żeby, nie chcę złudzeń, nie chcę, żeby tego, ja myślałem, że to proszę pana, że to tak będzie, a ja myślałem, że no i nie wyszło. To nie chcę takiego czegoś. Wszyscy wiedzą, nie jest łatwo. Jakby było łatwo, to wszyscy byliby milionerami tutaj.
Więc chociaż Ministerstwo Finansów pracuje nad tym i inflacja no, troszkę teraz spadła. Ale 4%, 4% no, moi drodzy, no, tak to 18 naprawdę 5 lat pewnie, połowę 6, tracimy. Nie? Co 18 lat tracimy połowę majątku przy 4% inflacji. Nie no, majątku, nie tak pieniędzy. Co? Nie majątku, pieniędzy gotówkowej. No, ma, no, no to wszystkiego, majątku też. Nie, nie no jak? No jeżeli masz działkę, która teraz jest 100 tysięcy, to za 18 lat będzie warta 150, tak? Czyli tracisz tylko, jeżeli masz gotówkę w kieszeni na inflacji. No, no tak, a jak ja powiedziałem? Że całego majątku. No to ja myślałem o oszczędnościach, o kontach emerytalnych, o inwestycjach. To co jest, to tak, masz rację. Nie, jest... no gotówka tylko i wyłącznie, no bo wiesz, inwestycje no możesz dzisiaj sprzedać za tyle, a za 18 lat za więcej, prawda? Nie zawsze jest, nie zawsze, nie na wszystkim masz schron inflacyjny, ponieważ inflacja to nie jest symetryczny proces. Wzrost cen jest, można powiedzieć, jest ogólny wzrost cen w gospodarce, natomiast skutki inflacji nie są równomierne, dlatego że jeżeli jesteś pracownikiem, na przykład pracujesz w wojsku, czy jesteś wojskowym, to ty dostajesz pieniądze państwowe, te mniej warte, ale dostajesz na początku, zaraz po ich wydrukowaniu i w związku z tym możesz kupić przed innymi jeszcze po starych cenach. Także wiesz, tutaj jest trochę niuansów, ale generalnie masz rację. Wszystko jedno. Inflacja 4% to jest zabór naszych zarobków, naszych oszczędności połowę co 18 lat. A ta rzekomo legalna i dobra 2,5% to co 29 lat. No ja nie wiem, czy ktoś by chciał, żeby mu co 29 lat zabierali z jakiejś rodzinie połowę zasobów. Także no ale na razie przynajmniej przez najbliższe 5, może do 10 lat ziemia w Polsce będzie schronem antyinflacyjnym. Poza tym jeszcze tu jest ten element kryzysu, że ziemia no, oznacza przynajmniej teoretycznie, no bo na razie nie nastawiamy się na żadną produkcję żywności, ale w razie, gdyby nie, tak no, nie poszło i by się powtórzyła wielka depresja, no to wtedy mamy źródło no, wyżywienia, przynajmniej witaminy, trochę węglowodorów. Byśmy mieli. No a przy okazji może jakieś parę owieczek, cielaczek, świneczka, świnka i tak dalej. No w każdym razie tutaj wąskie gardła to są małe areały, ale jeżeli się skupimy na pewnym obszarze, wybierzemy sobie jakieś obszary, no niech to będą ze 4 takie obszary. Mnie się wydaje, że najowocniej wyglądają te obszary, gdzie w tych miejscach, województwach, gdzie było dużo PGR-u. Tam jeszcze są ziemie niezagospodarowane. Poza tym, ponieważ nas interesują alternatywne formy wykorzystania tej ziemi, to my nie musimy mieć takiej bardzo szlachetnej od drugiej czy trzeciej klasy. Nam wystarczy piąta, szósta klasa. Ja tutaj już pracuję z ekspertami nad dwoma roślinami, które rosną na kamieniu nam. Może być sucho, może być mokro, wszystko jedno. A po co rolnikowi bagno na przykład, prawda? Po co jakiemuś rolnikowi grząska ziemia, wilgotne łąki? Niewiele się przydają. No ale nam się mogą przydać. Na nich możemy posadzić coś, co do celów energetycznych będzie opłacalne. Natomiast to będzie wymagało jakiegoś sporego zastrzyku kapitałowego, na który małego biedniaka małorolnego nie stać, albo może mu też zabraknąć wyobraźni. Mamy przeciwko sobie duże grupy kapitałowe, które również skupują ziemię, chociaż teraz one wzięły na wstrzymanie, tak widzę, mimo że ceny nadal rosną, ale trochę jakby się wyhamowały te grupy kapitałowe, ponieważ się boją kryzysu. No, tamci mają inne informacje, mamy inne informacje. Dla nas kryzys jest czymś pozytywnym dla naszego biznesu, dla naszego gospodarstwa. Natomiast
dla nich może być szkodliwy. Teraz następna sprawa, no i właściwie można powiedzieć ta zasadnicza bariera, jaka się tutaj wyłoniła, to jest, moi drodzy, to są te dotacje. No, żeby nie być, że tak powiem, tym, którego, o którym się tak wyraził Kamil, ja nie chcę tutaj, bo dzieci pewnie jeszcze nie śpią, w niektórych rodzinach już usłyszą, no żeby nie być palantem, nazwijmy to tak, należy nie brać dopłat. No, nie można, ja uważam, że to utożsamianie takiej postawy, że jak ktoś bierze dopłaty z, nie wiem, z nieuczciwością, czy z nieczystym sumieniem, czy nawet jako przestępczej, to jest pewnego rodzaju interpretacja. Natomiast można być porządnym człowiekiem i brać dopłaty, tak mi się wydaje. Tylko w materii dopłat być, nie być do końca porządnym, ale wiecie, ja znam ludzi, którzy, mam kolegę, który jest bardzo mocno lewicowy, ale wiem, że jakby niewiele osób znam, które mają tak szlachetny charakter i są chętne pomóc drugiemu człowiekowi, i mądry, i wykształcony, i pracowity. Więc nie można oceniać człowieka na podstawie jednej charakterystyki. Tak ja to widzę. Tym niemniej, to jest wada. Tym niemniej to jest wada, tak. No ale słuchaj, jak przychodzi do ciebie hydraulik, to ty go sprawdzasz od strony ideowej i, nie wiem, czystości sumienia. Na przykład dla mnie wadą, znaczy nie wadą, ale dla mnie takim plamą, skazą na człowieku jest to, jeżeli jest zdecydowanym, skrajnym ateistą. Albo może nie ateistą, ale jeżeli jest nie agnostykiem, no nie wierzy, no to nie wierzy, to jest jego wybór. Ale jeżeli na przykład walczy z religią, czy walczy ze światopoglądem deistycznym, prawda? No to dla mnie to jest, no, jakoś mam podejrzany taki człowiek. Chociaż mam kolegów, no, którzy po prostu są dyskryminujesz takimi, no, są ludzi. Bardzo szlachetnymi, uczciwymi, porządnymi ojcami, mężami, przyjaciółmi, kolegami. No. No czyli dyskryminujesz ludzi ze względu na tą cechę, no to jest całkiem normalne. Tak, ja jestem za dyskryminacją, ja i też uważam, że można i nawet należy dyskryminować pewnych ludzi. Każdy sobie wybierze, co będzie chciał. Więc teraz, no tu musimy rozstrzygnąć. Tu musimy rozstrzygnąć, jak to zrobimy, bo jeżeli tu mam się, ja bym się miał spotkać z ostracyzmem ze strony słuchaczy. O, ja nie Fiorze, tu mi napisał, pewnie Mariusz. Oczywiście, Mariusz. No niech zadzwoni. No nie, no to Mariusz, zadzwoń. Mówi tak, gdzie są twoje nauki? Gdzie twoje wielogodzinne pieprzenie wolnorynkowe? No to akurat, no to się nie gryzie z wolnym rynkiem, bo to inna dyskusja. W czarnej dupie. Tak jak już kiedyś powiedziałem, fajna rozrywka, jak się słucha tych audycji i nic poza tym. A to nieprawda, dlatego że ja dostaję wiele listów od ludzi, którzy mówią, że właśnie wysłuchali, że właśnie pomyśleli i myśmy ich zmobilizowali i teraz mają biznes, albo zmienili coś tam, albo się poszli uczyć, albo... Albo zadzwonili do audycji, jak teraz nasz słuchacz. Cześć. Cześć. Witam, Krzysztof z tej strony. Cześć, Krzysztofie. Halo? Tak, dajesz, jesteś na tym. A więc tak, Skype'a przejęto Microsoft w zeszłym roku. Co do Friedmana, to właśnie przez Friedmana do was trafiłem. Właściwie to przez jego wykłady Free to Choose. I z tego właśnie chyba Friedman jest najbardziej znany, rozpowszechniony, moim zdaniem. Teraz ostatni temat, czyli ci niewierzący to nie są ateiści, tylko antyteiści. Nie, ja nie powiedziałem, że mówię, że ateistów i agnostyków to jeszcze toleruję, ale na przykład tych, którzy są. No właśnie, ci, co zwalczają kościół, to są antyteiści. No, może też tak być.
tak się nazywają. Właśnie to jest takie pomylenie ateista, to znaczy antyteista może jest też ateistą, ale ateista nie jest antyteistą. Tak jest. Tak, taka różnica. Dzwonię właśnie jeszcze o tej ziemi. Ziemię najlepiej, jak po to wiatraki, no to w zasadzie jedynie pomoże. Tam są najlepsze wiatry. Natomiast jest zagrożenie dla Pomorza, że na morzu lepsze wiatry wieją i bardziej stałe. Także tam się to może bardziej opłacać. A jakie zagrożenie jest dla Pomorza? Jakie zagrożenie? Mówię, że dla wiatraków na ziemi jest zagrożenie ze strony tego, że można stawiać wiatraki na morzu. A tam są bardziej stałe wiatry, bo też się tym tematem interesowałem. Także to by mogło być zagrożenie dla inwestycji. A kto może na morzu stawiać? Przecież morze, morze nie jest prywatne. Polsce morze nie można prywatyzować. No, nie można, no ale stawiać można. Ale no jak można stawiać na nie swoim? To jest państwowe. W związku z tym pytam, komu państwo udziela, bo widziałem w morzu stojące wiatraki. Widziałeś? No, udzieli koncesji i tam będzie, że tak powiem, wtedy no, no to jeżeli my, to my sobie postawimy sobie, ale tu problem nie jest taki, problem jest taki, że tutaj generalnie Polacy są narodem zawistnym, to nie tylko Polacy, właśnie wszyscy są zawistni, jak tylko zobaczą, że ktoś coś wymyślił takiego, co przynosi pieniądze, a niezbyt skomplikowanego, no ale już wymyślił, no to zaczynają to utrącać. Tak zresztą jak tutaj niektóre głosy na naszej liście, ale ja to cieszę się, że są takie głosy. Więc wymyślili, że ptactwu to szkodzi, wiecie? Bo że na przykład ptak może, nie wiem, pijany ptak akurat załóżmy, albo wraca tam z jakiegoś gniazda u kuzyna pijany i walnie wtedy w taki wiatrak i może sobie skrzywdę zrobić. To właśnie ekologowie poruszają. Ja mam ziemię nad morzem i też myślałem o wiatrakach, ale zabronili właśnie, że mogą się ptaki uderzyć w wiatrak. Okej, okay, Krzysztofie, jeszcze coś, bo nie chcemy cię trzymać, bo od telefonu dzwonisz. A, no dobrze, no, jeszcze coś. Nie ma problem. Nie ma problemu ze telefonu dzwonię. No dobrze, tak, tylko chciałem być grzeczny, ale chcemy no, zwolnić linię, bo tutaj może następni ludzie będą dzwonić, więc... Ostatnio dostałem na Contest Campie trochę taką zjebkę, że jak ktoś dzwoni, to go trzymam te 5 minut, 10, I tak postanowiłem krócej ludzi trzymać, więc dzięki wielkie za telefon. Jak jeszcze będziesz chciał coś dodać, to śmiało dzwoń, dobra? Fajno, na razie. Hej. Trzymaj się, pa. Ja kiedyś chciałem zadzwonić, miałem taką ulubioną audycję przez wiele lat w Ameryce, Rusha Limbaugh, i chciałem zadzwonić do niego i mu coś tam powiedzieć. I wiesz, audycja się zaczynała o 11, przynajmniej w stanie Illinois, i ja zadzwoniłem 7:30. Już było zajęte, już nie było szans, żeby się zadzwonić. I ludzie czekają po 4-5 godzin, ale w Ameryce telefony są tanie. I tam jest telefon bezpłatny. Dzwonisz na numer 1-800-282. I płaci Rush Limbo. 2882. Tak, oczywiście, oni płacą. Ale on zarabia na tym radiu 20, przepraszam, ile? Nie 20, 50 milionów rocznie. No, więc chyba nawet i więcej. No to jest jego kontrakt radiowy, jeszcze przyma ogłoszenia. W każdym razie, ja to taka dygresja. Wiesz, ja się nie mogę nadziwić, bo z jednej strony, wiesz, ci ekologowie, no to oni kochają przyrodę, prawda? I takie filmy puszczają na National Geographic, na Discovery, na jakimś tam inny, o ptakach. Przed chwilą, ale parę dni temu oglądałem film o ptakach i wyobraźcie sobie, że taki ptak pod tytułem Bocian, to on leci z Polski na Synaj 3,5 miesiąca w jedną stronę. Nie pomyli się, zawsze przyleci tam, gdzie trzeba i tam potem stamtąd leci bez, nic nie ma, prawda, ani nie ma radaru, ani nie ma GPS-a i leci i znowu przylatuje na ten sam słupiek, gdzie od lat przylatywał, gdzie się urodził,
siada sobie w miejscowości jakieś tam Kozienice Dolne i 3,5 miesiąca leci i potem z powrotem znowu 3,5 miesiąca. On wie, ten ptak wie, kiedy wylecieć, kiedy przylecieć. Zawsze przylatuje tego samego dnia. Tam jest różnica dzień, dwa. Omija wszystkie, prawie wszystkie te miejsca, które by mu mogły zagrażać. I tak dalej, i tak dalej. I proszę bardzo, i tu ptak se radzi, a z wiatrakiem, jakbyś postawił, Polak Polakowi nie poradzi se bocian, ani żaden inny wróbel. No i dlatego tych wiatraków nie ma, chociaż z drugiej strony to dobrze, że ich nie ma, bo po pierwsze, my możemy postawić, jeszcze jest miejsce, a po drugie, że one są niepotrzebne, między nami mówiąc, ponieważ prąd w ten sposób produkowany jest droższy, poza tym nie ma go jak przechowywać, on musi być odbierany wtedy, kiedy wieje i wtedy wszystkie inne źródła muszą być wyłączane, także to nie jest takie... A nie da się wyłączyć takiej elektrowni na przykład na 2 godziny? No, da się, ale wiesz, wyłączasz... Nie, nie możesz. Tak, jak rozpalisz w piecu, to musisz... Z tydzień się rozpala w tym piecu, jak nie dłużej. No więc właśnie. No więc to jest tak, że wtedy masz dwa razy tyle prądu, ale płaci, no nie wiem, ktoś... Jest marnotrawstwo. No jest na pewno ktoś na tym cierpi. W każdym razie, ja myślę, że jednak ja bym się bardziej trzymał tych biogazowni, bo to mi się podoba. Wynaleźliśmy taką roślinkę, dwie roślinki żeśmy wynaleźli. Nie będę wam na razie mówił jakie. Jak już się zapiszecie, to będziemy... Bo to jest tajemnica w tej chwili handlowa. Prawda? Nie, ja też nie znam tej nazwy, więc... No właśnie, bo to jest taka tajemnica, że nikt nie zna. Nie, bo ale mam... Będę, ja jadę do Stanów w przyszłym miesiącu i tam się spotkam z człowiekiem, który pracuje, jeden z moich przyjaciół, pracuje w tej branży i obiecał, że mi całą dokumentację przekaże. Jak już będę miał dokumentację, wtedy wam dokładnie powiem, bo po co ja wam będę mówił, jeżeli nawet nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, ja dostałem bardzo wiele deklaracji. Ja dostałem, jak teraz policzyłem tak bardzo pobieżnie, to dostałem deklaracje na jakieś 500-600 tysięcy złotych od was. Niektórzy po 50... Naprawdę? 30. Tak. No to tak. Kawał kasy. Kawał kasy, wiesz. A jeszcze są takie, że na przykład piszę, a jak to by ruszyło, no to ja bym też tam wszedł, tu 5 tysięcy, tam wiesz, 3 tysiące. Okazuje się, bo ja wam powiem, to jest charakterystyczne dla nas. Pamiętam, miałem kiedyś takiego klienta. Przyszedł do mnie, jeszcze jak pracowałem w nieruchomościach w Stanach, to przyszedł do mnie taki Polak i mówi tak, że chciałby kupić dom, ale ma mało pieniędzy. Czy można jak się ma mało pieniędzy, czy można też kupić dom? Ja mówię, no wie pan, no pewnie, że można, no pan kupi skromniejszy. A on mówi, no dobra, to niech mi pan powie, a jak to jest? No to ja mu tłumaczę. Ale mówię, no wie pan, ma pan 10 tysięcy? Ma pan 10 tysięcy oszczędności? On mówi, no panie, 10 tysięcy, no 10 tysięcy, no nie, no będzie więcej, no. Ja mówię, no ile, 20? Panie, 20 tysięcy, jakie 20 tysięcy? Oczywiście, że będzie więcej. I okazało się, że miał 180 tysięcy, a mówił, że nie ma. I tak mówi, panie, no 50, no jeszcze będzie trochę. Wiesz, i taki był, i on myślał, że on jest biedny, a przeciętny Amerykanin, ja miałem klientów Amerykanów, którzy, miałem takie małżeństwo adwokatów, którzy mieli 4 Volvo, wiesz, dwie wow. osoby, bezdzietni, mieli 4 Volvo, 2 takie normalne Volvo, wiesz, bo to oni byli bardzo tacy liberalni w tym amerykańskim sensie, czyli socjaldemokraci, tacy socliberałowie. To tacy jeżdżą Volvami i Sabami, to są ponieważ Szwecja to jest właśnie oaza, już teraz trochę mniej, oaza socliberalizmu, więc dlatego oni wspierali te Volvo, wiesz, takie drogie, te wysokie cła i tak podatki. No i mieli, słuchaj, i była taka sytuacja, że oni się w końcu podwyższyli, mieszkali w bardzo luksusowym kondominium w centrum Chicago, i postanowili w końcu kupić mieszkanie. Wiesz, oni już, on miał ze 46, ona około 40, nie mieli dzieci, zarabiali kupę forsy, chyba nie wiem, wtedy to było gdzieś 88, 90 rok, zarabiali pewnie ze 300 tysięcy razem, może nawet ponad 300 tysięcy. Wiesz, i przyszli, i mieli na wpłatę mieli 20 tysięcy dolarów. I chcieli kupić kondominium za 400 tysięcy dolarów. Kwalifikowali się, ilość zarobków ich wystarczała do spłacania kredytu 600 tysięcy dolarów.
poszliśmy do banku, ale bank mówi tak, że czulibyśmy się bardziej komfortowo, dalibyśmy też niższe oprocentowanie, gdybyście dali 20, bo kondominium kosztowało chyba 450 tysięcy i bank chciał 5% wartości, czyli 22,5 tysiąca, a oni mieli 15, chyba coś takiego. Więc 7,5 tysiąca, a zarabiali miesięcznie ze 20, no 5, przesadzam może, 12 tysięcy. 20 tysięcy, dobrze, 300 tysięcy przez 12, 25 tysięcy zarabiali miesięcznie. I bank mówi, proszę, dajcie wpłaty własnej 22,5 tysiąca. Informuję ich o tym. A oni mówią, Jezus Maria, jak to 7,5 tysiąca jeszcze gotówki? Ja mówię, tak, co to jest? On mówi, a skąd my weźmiemy? Ja mówię, przecież wy zarabiacie po 20 parę tysięcy miesięcznie. To 7,5 tysiąca, jak wy możecie 7,5 tysiąca, za półtora miesiąca oszczędzicie. A oni mówią, skąd? Myśmy te 15 tysięcy 4 lata oszczędzali. Wiesz, to byli bogaci ludzie, no to jest ten problem właśnie z sekretów amerykańskich milionerów, że przeciętny milioner amerykański zarabia 130 tysięcy. Natomiast 12% milionerów, 12% ludzi, tylko 12% ludzi zarabiających $1 milion rocznie, to są milionerzy. Także to nie tylko kwestia, ile się zarabia, tylko jak się żyje, jak się tymi pieniędzmi dysponuje. Więc tak, no, trzeba coś zdecydować. Ja mam takie pomysły, ale Kamil mnie tutaj no, potępia za to. Mianowicie taki. Tak jest. Ja szanuję, Kamil, ja szanuję twoje zdanie, nie ma problemu. Że ja myślałem w ten sposób, jak ktoś jest przeciwny dopłatom, to niech nie bierze dopłat. Albo może na przykład nikt nie będzie brał dopłaty, a te dopłaty byśmy gdzieś na jakiś fundusz, nie wiem, charytatywny dali, no na przykład może na Afrykę. Ale myślę, że tutaj byłoby, to by się spotkało z wieloma protestami. No, można racjonalizować sobie to. Ja uważam, że nawet jeżeli, ale to oczywiście mówię teraz trochę przez hipokryzja przeze mnie przemawia, mianowicie to, że no można znaleźć jakieś uzasadnienie tego, no w tej chwili, jeżeli kupujemy ziemię, ta ziemia już istnieje, to ona, na nią ktoś bierze dopłaty, no to jeżeli będziemy kontynuować, to jest tak samo, jakbyśmy kontynuowali, no nie wiem, ten rów melioracyjny, który żeśmy kupili, czy to te same zagajnik brzozowy, który się tam znajduje, no wreszcie można zrezygnować z tego pomysłu, żeby być czystym ideowo. To już wy musicie zdecydować, ja się dostosuję. Nie jestem tak ortodoksyjnym przeciwnikiem dotacji, aczkolwiek brzydzę się nimi z intelektualnego punktu widzenia. Nie tyle z moralnego, co z intelektualnego, bo przecież my nie wiemy, ile krzywd moralnych czynimy bliźniemu. No na przykład, Kamil, może ty miałeś kiedyś znacznie więcej, ile ty zatrudniałeś ludzi? No 27 maksymalnie. No proszę. I w tej chwili puściłeś na bruk te 27 osób. Tak jest. No, czyli zachowałeś się po prostu skandalicznie. Nieprawda. No jak nie? No zgodnie z umową wypłaciłem te odprawy, wszystko. Nie, ale oni mieli pracę, ty im po prostu zniszczyłeś miejsca pracy. Nieprawda, nie zgadzam się. No to jak stworzyłeś miejsca pracy... Wszystko zgodnie z umową, dobrowolnie zawartą. No to, a tutaj to tak samo zrobimy zgodnie z umową. Jeżeli wejdziesz w to i nie będziesz chciał dopłat, to nie dostaniesz. Zgodnie z umową. Nie szkodzi, ale będę właścicielem z firmy, która bierze i korzysta. No, ale jaki ty masz, takiej umowy dobrowolnie nie podpisuję, więc ja nie wchodzę. Ale na przykład, czy ty lubisz pedofilów? Nie lubię i nie będę. A na przykład jakby się okazało, że ja jestem pedofilem, nie? No to bym cię nie lubił. Prowadzisz audycję parę lat z pedofilem, jakbyś na przykład odkrył. Nikt nie wie, co w człowieku. No to już bym więcej nie prowadził, no. No, ja już bym nie prowadził, bo jakbyś się dowiedział, że jestem pedofilem, to już bym siedział w więzieniu prawdopodobnie, nie? Dokładnie. A z drugiej strony, proszę państwa, każdy, czy tak uderzcie się panowie, przepraszam, panie oczywiście, ale panowie, uderzcie się w serce, płuca się uderzcie. Czy ktoś z was nie był pedofilem? Przecież inicjacja seksualna odbywa się w okresie pedofilskim.
I teraz rozumiesz, masz cały wszyscy słuchacze są pedofilami. 15 lat i 11 miesięcy. Proszę bardzo, jesteś pedofilem, a ty masz 17. Także każdy z nas, i ja nawet kiedyś taki slogan wymyśliłem, i każdy był kiedyś pedofilem. No może nie każdy, ale przynajmniej wśród mężczyzn było wielu. To oczywiście głupi przykład, ale może coś takiego się zdarzyć, że no nie wiesz, współpracujesz z kimś, kto jest dużo, wiesz, robi dużo gorsze, no, dużo bardziej niemoralne, nieetyczne rzeczy i no, a nawet możesz to i tolerować. No, ale jak się o tym dowiesz, no to już raczej nie będziesz współpracował. Ale przepraszam bardzo, uważasz, że jeżeli jesteś takim przeciwnikiem czegoś tam, prawda, to powinieneś rozpocząć walkę podziemną, nie wiem, stworzyć oddziały do walki z, na przykład z dotacjami unijnymi. Nieprawda. Dlaczego nie? To co ty robisz w tym kierunku, żeby tych dotacji nie było? Poza tym, ale że nie... to mnie nie obchodzi, żeby nie było. A, no to jest niemoralne dopiero. Nie, to jest... dlaczego? No nie, no wiesz. Nie obchodzi cię los innych ludzi, którzy zbłądzili i biorą dotacje. Każdy to bierze na swoje sumienie, tak? No dobrze, ale to jeżeli każdy bierze na swoje sumienie, to dlaczego podniosłeś ten temat? No podniosłem, no bo się mnie zapytałeś. Czy wchodzę? Ja mówię nie wchodzę, bo dotacje biorę. Ty podniosłeś sam. W dyskusji nie. Tutaj czytałem... dyskusji o... Zaraz przeczytam. No. Wypowiedziałeś się na temat tam... ktoś coś powiedział, broniąc właśnie dotacji, a ty powiedziałeś, czy gdzie ty jesteś? Cytując no, moje słowa. Nawet nie będę przytaczał, bo... O. Kolego, są wartości ważniejsze niż zysk materialny. Ja ci to samo powiem. Są wartości znacznie ważniejsze niż zysk materialny, czy umowa, którą podpisałeś. Tak? No może wejdzie. No, nie, absolutnie. Taką wartość, aby chujem nie być. No przepraszam bardzo, a co to znaczy być, no, co to znaczy być członkiem? No bo nie chcę już cytować. Co to znaczy? To, wiesz, no to tu można się spierać, no bo... Na przykład nie korzystać z jakichś, no, z przemocy, tak? A branie dotacji to jest korzystanie z przemocy. No ale przecież korzystasz sam z przemocy, jeździsz drogami, które zostały wybudowane. No dobrze, ale jeżeli mogę ograniczyć jakieś swoje, no nie wiem, złe postępowanie, tak jak mówisz, no to staram się ograniczyć na maksa, tak? A dlaczego ograniczasz tylko pewne, a nie wszystko? No staram się wszystko ograniczać. Okej, okay. No to... Dlatego na przykład, jak wiesz, spółkę w Anglii rejestrujemy, tak? Ale w Anglii jeszcze więcej idzie na welfare niż tutaj. No nie szkodzi, ale podatki są mniejsze, tak? Więc co mnie to obchodzi, ile oni płacą tego welfare'u, jeżeli tam mnie będą mniej okradać. Ale tutaj to my będziemy okradać. Właśnie. Tu cię boli, tak? Ale poczekaj, no jeżeli na przykład nie chcesz, żeby cię okradać, no załóżmy, że ja bym cię ukradł 100 zł i ty byś mi ukradł 100 zł, to byliśmy kwita, prawda? A jakbyś mi nie ukradł, to byś był stratny 100 zł. To nie, czy nie lepiej wyrównywać rachunki? Dobrze w tym kierunku. Ja tak sobie mówię żartobliwie, ale temat jest poważny i bardzo bym chciał, żebyście się wypowiedzieli w dyskusji. Jeżeli wypowiecie się negatywnie, zapominamy o wszystkim, może jakiś inny temat, ale będzie naprawdę ciężko znaleźć jakąś działalność no, do tego typu inwestycyjną, żeby nie korzystać. No kupisz akcję TPS-a, teraz spadła, nie wiem, chyba z 15 czy 20% cena. Załóżmy, ktoś uzna, że teraz jest warto kupić akcję TPS-a. A przecież TPS-a to jest instytucja szkodliwa i kupowanie jej akcji może być wspomaganiem jej, może doprowadzić do jeszcze większej szkodliwości. No, nie wiadomo na czym się, gdzie się zatrzymać. No, za co się nie weźmiesz, to wszystko jest. Przychodzą do ciebie ludzie, którzy kupują, otwierasz sklep, przychodzą do ciebie ludzie i będą kupować sweterek, na przykład sobie kupią i buty z dotacji unijnej. No i? Czyli ty jesteś paserem. Współuczestniczysz w przestępstwie. To, że nie wiesz...
No to przepraszam. No to przepraszam, no to lepiej uczestniczyć w jednym przestępstwie niż w dwóch, tak? No nie, przecież sklepu nie masz. Okej, na koniec mamy Remola na antenie. Cześć, Remol. No cześć, ja wolę, żeby ktoś bardziej ogarnięty brał jakieś dotacje ewentualnie, żeby taka kasa już ukradziona nie szła w niepowołane ręce, więc wolałbym, żebyś ty na przykład, Kamilu, wziął, nie żeby to wziął ktoś pierwszy, lepszy, który chce tylko założyć firmę, żeby kupić sobie jakiegoś tam laptopa od Apple'a i tyle. Laptopa. Słuchaj, no dobrze, a czy oddałbyś... Na przykład jak ja bym przyszedł do ciebie i powiedział ci, słuchaj, ja jestem zacniejszym człowiekiem od ciebie, to ja wezmę twoje dotacje. No, jakby to tak działają ten niby aniołowie biznesu, ale jak tu biorą kasę bez mojego pytania i bez mojej zgody, no to ja już wolałbym, żeby właśnie bardziej kompetentni później dostawali tą kasę od takiego Robin Hooda niż jakiejś tam miernoty. A jak ocenisz tą kompetencję? Ale ja wam powiem, argument jest taki, że redystrybucja, jakakolwiek redystrybucja, to wiecie, jak działa redystrybucja naprawdę? Redystrybucja została pomyślana jako sposób wyrównywania szans, czy możliwości, czy potrzeb ludzkich. Że temu, kto ma dużo, zabiera się, żeby dać temu, kto ma mało. Wszystkie badania w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie, w Australii, w Kanadzie, w Polsce wskazują na to, że redystrybucja działa odwrotnie, że się zabiera biedniejszym i daje bogatym. Że się wspiera przemysł, przedsiębiorstwa, duże banki, Orleny i tak dalej. W związku z tym dotacje są od tej strony moralne, ponieważ my wchodząc właśnie w ten między ogniwa redystrybucji, czy między te skrajne końce redystrybucji, zmieniamy jej kierunek. Bo ona tak. I Janku, biednych... ty chcesz powiedzieć, że jesteś biedny i od biednych będziesz brał dla biednych. Słuchaj, ale czy mnie ktoś... Ja biedny nie jestem, ale kto mi... Ja nie dostałem od nikogo nic, naprawdę. No dobrze, no ale mówi, że od biednych do bogatych idą, a teraz to od biednych do biednych. Ale ja, poczekaj, ja nigdy nie korzystam za... No teraz tak samo jest. Teraz tak samo, bo ja otrzymując, czy my, jak stworzymy gospodarstwo, otrzymując jakieś dotacje, to my z nich zrobimy majątek dopiero. Biogazownie zrobimy jakieś przedsiębiorstwo, jakieś koncern. I wtedy już będzie od biednych do bogatych, tak? To my już wtedy nie będziemy już dawać, my nie będziemy płacić dotacji. A to nie jest tak, że tutaj biedni i bogaci w tym uczestniczą, bo są jeszcze średni. Bogaci to tam zawsze znajdą jakieś narzędzia, mechanizmy, żeby się wybronić przed tym Robin Hoodem, a klasa średnia no, tam sobie radzi dobrze, ma możliwości na bycie, na podskoczenie w górę, na bogactwo, ale im się to ogranicza, bo oni jeszcze nie mają takich sił, żeby podskoczyć systemowi. A biedni to już w ogóle nie mają żadnych takich możliwości. Biedni mają możliwość. Biedni mają możliwości, by się wzięli do roboty, nauczyli czegoś i zmienili podejście do życia, to by im było lepiej. Więc tutaj my jesteśmy, nawet jeżeli są wśród nas biedni, podejście do życia i będą i nie będą już biednymi. Więc też działamy we właściwym kierunku. No, w każdym razie temat jest otwarty. Piszcie do nas na www.kamilcebulski.pl albo www.fior.com. Tam piszcie. Albo piszcie, znaczy to jest strona, tam jest adres. Albo piszcie na tym forum dyskusyjnym, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Chcemy coś takiego zrobić. Myślę, że jest potrzeba. Myślę, że jest dobra atmosfera. Myślę, że nawet dla wielu z was byłoby to dobrym doświadczeniem, takim mobilizującym działaniem. Może uruchomiłoby lawinę innych, inspiracją byłoby do jeszcze lepszych rozwiązań. Nic złego z tego nie wyniknie. Albo jeżeli wyniknie, to zło będzie mniejsze. Ja tak uważam. A wy? Czekamy na reakcję. Pozdrawiam wszystkich. Dobrej nocy. Za tydzień o czym? No nie wiem. Może... Słuchajcie, no tyle listów dostałem. Naprawdę bardzo przepraszam respondentów, bo obiecałem, że już zacznę. Przyszły tydzień, przyszłą środę
Aha, przyszłą środę. A to będę w Zakopanem. Dobra, to listy. To list, bo przyszłą, to już jest Wszystkich Świętych, przyszłą środę? Nie wiem. Nie, znaczy pierwszego jest czwartek, dobrze. To, to będzie przed Wszystkimi Świętymi. To, że to będzie dzień przed akcją Znicz, bo organizujemy, Janku, ja organizuję, nie wiem, czy ktoś ze mną jeszcze to zrobi, idziemy zapalić Znicza pod ZUS. Ale to nie pod, ale to ty chcecie podpalić, tak? No nie, no Znicz pod ZUS-em, przy drzwiach, przy wyjściu, tu wiem, że... A to jest to Znicz, a to Znicze, chcecie te Znicze Mołotowa? Nie, takie normalne. A to Mołotowa trzeba, są normalne też. No też, no w sumie ładnie, się... nawet ładniej się prezentują, nie? Znicze się ładnie prezentują. No więc pomyślcie o akcji Znicz, moi drodzy, kupcie sobie świeczkę to, za 2 złote. A nie lepiej było nazwać i... to akcja koktajl? Koktajl party, tak? No i tym sympatycznym, nie, tym bardzo negatywnym akcentem żegnamy tak. Was. Trzymajcie się do przyszłej środy. Pa. Trzymajcie się, hej. Albert, wychodzimy!